Dzień dobry Państwu. Ewa Pawera, witam na kanale Kontrola Umysłu Ewa Pawera. Proszę Państwa, dzisiaj mam dla Państwa dwie bardzo ciekawe i bardzo pouczające historie żydowskie, dlatego że chciałabym w kontekście tego, w jaki sposób nam się przedstawia zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją poprzez tą historię z czatem GPT-AI, chciałabym Państwu udostępnić odrobinę wiedzy na temat tak naprawdę korzeni zarówno religijnych, jak i mistycznych czy magicznych, elektroniki, informatyki i przede wszystkim sztucznej inteligencji. Dlatego, że to właśnie te korzenie, te źródła tych gałęzi wiedzy czy techniki po prostu mówią same za siebie i sytuują całą tą problematykę we właściwym kontekście. Natomiast oczywiście w późniejszym terminie obiecuję Państwu, że zastanowimy się wspólnie nad tym, jakie zagrożenia niesie za sobą sztuczna inteligencja, czy ten próg zagrożenia tak zwanej osobliwości już został przekroczony właśnie przy okazji tego czatu GPT-AI. I będziemy się jakby interesować tym problemem szerzej, ale jak mówię, najważniejsza jest historyczna geneza no, całej tej domeny wiedzy. Więc zapraszam, proszę Państwa, do Pragi, średniowiecznej. W okolicach roku 1550, może trochę wcześniej, i proponuję Państwu spotkanie z naszym poniekąd rodakiem, bo urodzonym w Poznaniu, polskim Żydem Jehudą Lewem. Lew, to znaczy lew, to był symbol plemienia Judy. Pełne imię i nazwisko brzmi Jehuda Lew Ben Bezalel albo Becalel. Natomiast był to wybitny żydowski myśliciel, rabin, naukowiec, dlatego dochrapał się przydomka i znacznie bardziej znany jest jako Maharal z Pragi. Ale urodził się w Poznaniu. Tutaj w Poznaniu przez ładnych kilkanaście lat w Poznaniu i w Wielkopolsce był jednym z głównych, a nawet naczelnym rabinem Poznania. Ale tak naprawdę zasłynął swoim urzędowaniem w Pradze. Głównie dlatego, że tam była bardzo silna wspólnota żydowska, a przede wszystkim była to wspólnota żydowska wówczas wspierana przez samego cesarza Rudolfa II, u którego zresztą Jehuda Lew bywał i któremu doradzał, dlatego że Rudolf II bardzo interesował się wszelką czarną magią i w związku z tym również kabałą. Proszę Państwa, ta historia na ogół jest bardzo znana pod nazwą Golema, stworzenia Golema, dlatego że to rabin Maharal stworzył najsłynniejszego Golema. Musicie Państwo wiedzieć, że nie był bynajmniej pierwszy.
Dlatego, że idea stwarzania takich człekopodobnych androidów jest zawarta już w Talmudzie, to znaczy w takich świętych tekstach żydowskich już w pierwszych wiekach naszej ery. I corusz w różnych częściach Europy sygnalizowano właśnie, że któryś z wybitnych kabalistów poprzez siłę swojego umysłu, poprzez łączność ze stwórcą, no po prostu stwarzał sobie takiego z gliny, z ziemi, takiego ożywionego prawie człowieka, który był jego no po prostu sługą, albo który był obrońcą wspólnoty żydowskiej, jeżeli tej wspólnocie na przykład zagrażały pogromy albo jakieś inne niebezpieczeństwa. Na ziemiach polskich, to znaczy na naszym kawałku Europy, pierwsza taka historia jest związana z rabinem Eliaszem ben Arronem, czyli Baal Szemem z Chełma. Ale jak mówię, no, powszechnej świadomości, i to w powszechnej świadomości światowej, golem został, ten najsłynniejszy golem, został ulepiony z gliny, polany wodą rzeczną przez właśnie Maharala z Pragi. Ten gliniany stwór miał umieszczony bądź na czole, bądź włożony w usta napis. Napis z czterech liter. Emet to jest jedno z imion Boga, które znaczy prawda. Tych imion Boga jest znacznie więcej, 72 imiona, ale oczywiście to imię właściwe, to imię sekretne jest niewysławiane, jest znane tylko naprawdę najwybitniejszym przedstawicielom narodu żydowskiego. Więc golem miał albo wypisane na czole słowo Emet, prawda, albo pisano te cztery znaki na pergaminie i wkładano mu do ust. I wtedy ta gliniana postać ożywała, rozumiała polecenia, rozumiała, co się do niego mówi, była posłuszna, wypełniała, służyła swojemu stwórcy, wypełniała różnego rodzaju zadania i posługi, jednakże nie mogła mówić. I tutaj, proszę Państwa, mamy scenę właśnie takiego ożywienia tego sługi. Rabin, prawda, wypowiada zaklęcie i ożywia tą glinianą pokrawę. Były jednakże dwa zastrzeżenia. To znaczy, uważano, że po pierwsze, ten android nie posiada mózgu, to znaczy nie może mówić, dlatego że w tradycji, w mistycyzmie żydowskim, słowo, czyli po naszemu logos, jest atrybutem boskim i jakby zostało przy pomocy Bożego tchnienia wlane również w człowieka, ale już człowiek, chociaż dysponował właśnie pewnymi mocami stwórczymi, oczywiście w oparciu o kabałę, w oparciu o magię i teurgię, to jednak nie mógł stworzyć istoty
obdarzonej mową. I również uważano, że golem nie posiada serca. Nie posiada serca, nie posiada ludzkich emocji, na przykład nie posiada popędu seksualnego. Po prostu był li tylko wypełniającą polecenia glinianą skorupą. Natomiast ponieważ został ulepiony z gliny, więc był, reprezentował sobą siły telluryczne, czyli siły żywiołów ziemskich, w związku z tym w miarę swojego żywota rósł. I to było ogromne niebezpieczeństwo nie tylko dla samego rabina, który go stworzył, ale również dla całej wspólnoty żydowskiej. Dlaczego? Dlatego, że był to sługa posłuszny, ale nie do końca sługa mądry. To znaczy, na przykład zdarzało się, że kiedy dostał polecenie ścięcia drzewa na opał, to wyciął cały las, albo, prawda, potrafił wpaść w szał, potrafił wszystko zdemolować, ale przede wszystkim rósł, to znaczy powiększała się jego objętość i jeżeli rabin nie był czujny, to mogło dojść do sytuacji, kiedy golem wyrósł tak bardzo, że rabin już nie mógł go zdezaktywować. To znaczy, bądź jego czoło, bądź jego usta znajdowały się zbyt wysoko, by rabin mógł dosięgnąć. I wtedy istniało bardzo poważne zagrożenie, że ta postać, ogarnięta szałem albo po prostu ogarnięta zapałem i źle rozumiejąca wolę swojego pana, może narobić niebywałych szkód. Jaki był sposób, żeby golema zatrzymać albo golema zniszczyć? W tej historii, którą się opowiada o Maharalu z Pragi i jego stworzeniu, ale to się powtarza również w innych miejscach i w historiach innych rabinów. Emet to znaczyło prawda. Wystarczyło golemowi zetrzeć pierwszą literę słowa Emet, czyli E, pozostawało met. Met to znaczyło śmierć. I wtedy po prostu ta uformowana przez człowieka postać z gliny zamieniała się po prostu na powrót w ziemię, czy z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Taki był również los golema z Pragi. Dlatego, że on bardzo ładnie służył społeczności Józefowa. Józefów to było właśnie terytorium praskiej gminy żydowskiej. Tylko, że po prostu golem musiał być stale pod kontrolą rabina. Dlatego rabin za każdym razem, kiedy przed szabatem udawał się na modlitwy do synagogi, wyjmował po prostu karteczkę z zaklęciem z ust golema. I wtedy golem nieruchomiał, prawda? I był no, w pewnym sensie nieszkodliwy. Natomiast pewnego dnia rabin, spiesząc się na modlitwę, zapomniał wyjąć tej karteczki. Golem wpadł w szał,
No i zaczął praktycznie demolować całą dzielnicę. Zaalarmowany Rebbe przerwał swoją posługę w burznicy, przybiegł, wyrwał karteczkę z rąk, z ust golema i golem po prostu się rozsypał. Ale proszę Państwa, to jest właśnie podstawowa nauka z tej historii, z tej baśni, że człowiek, nawet jeżeli posługuje się czarną magią, to naraża siebie i wszystkich naokoło na bardzo duże ryzyko. Bardzo pięknie w całym takim eseju skomentował to najbardziej znany, poza oczywiście Yuvalem Hararim, ale prawda, to zupełnie inna liga, najbardziej znany historyk żydowski Gerszom Scholem, który interesował się mistycyzmem żydowskim, kabałą, mesjanizmem aktywnym żydowskim. I jeżeli kogoś z Państwa to interesuje, znajdziecie tutaj cały rozdział o stwarzaniu tego typu androidów. I co ważniejsze, znajdziecie Państwo sporo informacji o tym, czym była tak naprawdę kabała, praktyczna kabała żydowska, która wzywała różnego rodzaju duchy i demony, która wymuszała pewne działania nawet na Stwórcy, na Panu Bogu. I to, proszę Państwa, jest kluczowa sprawa, dlatego że musimy mieć świadomość, że aż po dzień dzisiejszy ta kabała praktyczna jest stosowana. Jest stosowana do bardzo różnych funkcji, między innymi do magii seksualnej, albo na przykład do likwidacji wrogów Izraela. Powszechnie pewne kręgi rabiniczne nie kryły się z tym, że w ten sposób został zabity, unieszkodliwiony przywódca palestyński Arafat i że w ten sposób został ukarany za wycofanie kolonii izraelskich z zachodniego brzegu były premier Izraela Ariel Sharon. Więc to są tego typu oddziaływania i to jest również opisane bardzo wiele powstało, czy to filmów, czy to komiksów, czy to powieści o Golemie z Pragi, czy innych golemach. Najsłynniejsza jest powieść Gustawa Meyrinka, Golem. Macie ją Państwo również po polsku nakładem znaku. I proszę Państwa, cóż, teraz przechodzimy do współczesności i przechodzimy do tego, co nam wieszczy inny izraelski historyk czy prorok, czyli Yuval Harari. Musicie Państwo mieć świadomość, że to, o czym słyszymy z ust tego człowieka, to są jak najbardziej wierzenia czy aspiracje żydowskie, właśnie kabalistyczne. Kiedy Harari mówi o tym, że mogą stwarzać życie, mogą zastępować Boga, to on tak naprawdę po prostu plasuje się w tej
bardzo długiej tradycji żydowskiej magii. Możemy dyskutować, czy jest to magia biała, czy jest to magia czarna. Niemniej, prawda, z naszego punktu widzenia, to wszystko są działania jak najbardziej naganne i uważamy, że to się może skończyć zanegowaniem naszego człowieczeństwa. I tutaj macie Państwo w Poznaniu pomnik Golema, właśnie nawiązujący do pomnik Czeka, Dłuta. Trudno powiedzieć Dłuta, prawda? Bo to raczej są paski metalowe. Pomnik Czecha, Józefa bodajże Czernego, który mówi o właśnie tych współczesnych wizjach golemów, polegających na odczłowieczaniu nas wszystkich i ograniczaniu naszej osobowości, naszej egzystencji właśnie do wykonywania na rzecz elity, na rzecz tych rabinicznych bogów czy stwórców, po prostu najbardziej mechanicznych, najbardziej takich ograniczających zadań czy prac. Na szczęście tak się złożyło, proszę Państwa, że w Poznaniu była wichura. No i cóż, okazało się, że chociaż to są nie kolosy, prawda, ale mówimy o kolosie na glinianych nogach, który od byle czego się rozpada. Tutaj właśnie ten poznański pomnik golemów po prostu przewróciła i zniszczyła wichura. I to też w pewnym sensie jest komentarz do tego wszystkiego, o czym Państwu opowiadam. Więc taka jest tradycja żydowska. I teraz jak to się ma do sztucznej inteligencji? Zobaczycie Państwo, że ma się jak najbardziej. Tutaj pokazuję Państwu znakomitą książkę pod tytułem Religia techniki o boskości człowieka i duchu wynalazczości. I proszę Państwa, w ostatnim rozdziale, który traktuje o inżynierii genetycznej, pod tytułem Moce doskonalenia inżynieria genetyczna, znajdujecie Państwo taki pasus. Filozofowie hermetyczni i alchemicy długo marzyli o odkryciu tajemnicy życia i zdobyciu wiedzy o tym, jak samodzielnie życie tworzyć. Zwykle za pomocą ezoterycznych zaklęć lub inkubacji życiodajnego menstruum. To menstruum to była z reguły krew menstruacyjna, sperma, albo, prawda, włosy i paznokcie. Dlatego legendarny rabin Lew z Pragi tchnął imię Boga w glinianą postać, aby stworzyć swojego słynnego golema. Tak jak Bóg tchnął duszę w glinę, której nadał imię Adam. I w nawiasie, co ciekawe, co najmniej trzech ważnych pionierów AI, czyli sztucznej inteligencji, John von Neumann, Norbert Wiener i Marvin Minsky, wierzyło, że są bezpośrednimi potomkami rabina Lewa. Cóż, proszę Państwa, to jest nie do końca prawda. Dlaczego? Dlatego, że Jehuda Lew
de Salers miał bardzo wielu potomków. I to potomków znakomitych, między innymi to jest linia Chabad-Lubawicz, to jest linia Baal-Szem-Towa, czyli linia twórcy hasydyzmu, Najmana z Wrocławia i tak dalej. Ale spośród twórców sztucznej inteligencji, czy tak zwanej matematyki stosowanej, udokumentowanym bezpośrednim potomkiem Maharala był Theodor von Karman, teoretyk aerodynamiki. Natomiast ci wymienieni trzej panowie i wielu innych mogli się mielnić li tylko duchowymi spadkobiercami Maharala, ale zobaczycie Państwo, że to jest historia bardzo smaczna i dość skomplikowana. Oczywiście historia polsko-ukraińska, dlatego że praktycznie większość tych twórców, czy to informatyki, czy cybernetyki, czy sztucznej inteligencji, pochodziła z dawnych ziem polskich. To znaczy, bądź z okolic Wilna, Białegostoku, bądź z okolic, znaczy z Kresów Ukraińskich. I jeżeli Państwa tego typu rzeczy interesują, to serdecznie polecam inną książkę Gershoma Scholema, wydaną po polsku pod tytułem Mistycyzm żydowski. Jego główne kierunki. Będziecie Państwo sobie wtedy w stanie uświadomić, jak wiele obecnym cyklu historycznym czy technokratycznym na świecie, to znaczy mniej więcej od średniowiecza, od XIII wieku, jak wiele elementów jest zapożyczonych z teozofii żydowskiej bądź z żydowskiej gnozy. I wtedy zdacie sobie Państwo sprawę z tego, że to tak naprawdę jest powiązane z określonymi zagrożeniami. Zagrożeniami nie tylko cywilizacyjnymi, typu, prawda, no jakieś ulepszanie nas poprzez transhumanizm, ale przede wszystkim z zagrożeniami duchowymi. Dlatego, że jest to nie tylko całkowicie obca tradycja, ale jest to przede wszystkim tradycja antynomiczna, czyli sprzeczna do chrześcijaństwa. W związku z tym te technologie nie są do końca neutralne. One naprawdę i prawda, bliskość z nimi, stosowanie ich, naprawdę pociągają za sobą określone konsekwencje, zarówno psychologiczne, jak i duchowe. Ja będę Państwu się starała przybliżyć te korzenie, czy unaocznić te żydowskie korzenie informatyki, cybernetyki, sztucznej inteligencji w oparciu o artykuł Markusa Michela, który sam ma korzenie żydowskie i jest informatykiem, no dość znaczącym dorobkiem. I on tutaj tłumaczy, dlaczego informatycy czy elektronicy mogą, a już nie mówiąc o, prawda, fachowcach od sztucznej inteligencji, mogą być postrzegani jako współcześni kabaliści. Chodzi tutaj oczywiście o to, że w tradycji kabalistycznej kluczową rolę odgrywają symbole.
symbole zarówno literowe, jak i numeryczne, które w odpowiednich sekwencjach, czyli w czymś, co jest odpowiednikiem zero-jedynkowego kodu informatycznego, no, mają wedle wierzeń żydowskich moc stwarzania. I tak, prawda, ten napis Emet, to imię Boże, czyli Emet, jest no, taką formułą magiczną do wywołania określonego efektu. Litery hebrajskie są postrzegane pod kątem energii, jaką ze sobą niosą. Ja nie chcę Państwu psuć przyjemności czytania tego rozdziału o Golemie w książce Scholema pod tytułem Kabała i jej symbolika, więc nie powiem wiele więcej, ale zobaczycie Państwo, że to naprawdę jest magia. I no, magia, która nam się kojarzy w pewnych swoich procedurach absolutnie i bezpośrednio nie tylko z okultyzmem, ale wręcz z satanizmem. To już nie jest ezoteryzm, to już jest naprawdę okultyzm. I teraz oddając głos Markusowi Michelowi, jeden cytat. Większość informatyków rozumie, że podczas programowania dokonują bardzo głębokiego aktu tworzenia. Fundamentalne dla naszego zrozumienia tego, co robimy jako programiści, jest to, że w programowaniu tworzymy strukturę informacyjną na podstawie starannej manipulacji symbolami. Wierzę w coś silniejszego, że większość z nas rozumie, pośrednio lub bezpośrednio, że programując nasze maszyny za pomocą języka, naśladujemy stworzenie świata przez Boga. Być może bardziej bezpośrednio niż większość innych form ludzkich wysiłków. W tym sensie kontynuujemy pracę praktycznych kabalistów, nieustannie przypominając sobie poprzez naszą pracę, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga Stwórcy, tego, który stworzył poprzez mowę. Pracując nad urzeczywistnieniem jednego kluczowego aspektu potencjału, wynikającego z bycia stworzonym na obraz Boga, nasze działania są formą uwielbienia. Dlatego, proszę Państwa, że każdy wierzący Żyd zaczyna dzień od modlitwy Błogosławiony ten, który przemówił i powstał świat. Więc tutaj jest nacisk na kluczową, stwórczą rolę mowy, rolę języka. I możliwość tego, że ludzie poprzez odpowiednią koncentrację swojego ducha, swojego umysłu, czy to rabini, prawda, stwarzając androidy, czy to programiści komputerowi, pod wpływem różnego typu ekstaz, i te ekstazy naprawdę są sygnalizowane przez no, wielu takich czołowych elektroników bądź informatyków, że faktycznie no, te gry symbolami i liczbami prowadzą do zmienionych stanów świadomości. I teraz, proszę Państwa, co jest tak naprawdę największym smaczkiem w tym artykule
pod tytułem Informatyka, Informacja i Mistycyzm Żydowski, to jest bezpośrednie świadectwo autora o tym, że kiedy był doktorantem na MIT-cie, tam było takie specjalne laboratorium sztucznej inteligencji pod egidą Marwina Mińskiego. To nagle podczas takiej luźnej rozmowy okazało się, że dwóch spośród czołowych, starszych wykładowców, to znaczy Jerry Sussman i Joel Moses, nagle się zgadało, że podczas swojej bar mitzwy, czyli takiego obrzędu religijnego, który ma miejsce nazajutrz po 13 urodzinach każdego żydowskiego chłopca, to się nazywa bar mitzwa. Obaj oni zostali wzięci na stronę przez swoich dziadków i ci dziadkowie zdradzili im pewien rodzinny sekret. Ten sekret brzmiał, że każdy z tych dziadków przekazał wnukowi, że jest bezpośrednim potomkiem Jehudy Lewa, czyli Maharala z Pragi, i że tak naprawdę golem stworzony przez Maharala nie został unicestwiony, nie rozpadł się, tylko jest gdzieś na strychu w którejś z synagog Józefowa i jest w pewnym sensie w zawieszeniu. I że istnieje zaklęcie, w jaki sposób tego golema ożywić, żeby mógł dalej służyć społeczności żydowskiej i żeby mógł chronić Żydów. I każdy dziadek przekazał swojemu wnukowi na karteczce to zaklęcie. I kiedy, prawda, tych dwóch wybitnych specjalistów od sztucznej inteligencji się zgadało, no to każdy z nich, prawda, napisał na karteczce to zaklęcie, które dziadek mu przekazał. I ku zdumieniu wszystkich obecnych okazało się, że to jest dokładnie to samo słowo. Na co wyszedł szef całego zespołu, czyli Marvin Miński, widząc poruszenie i zdumienie swoich współpracowników, zapytał, o co chodzi. Ale ponieważ był ateistą i racjonalistą, po prostu wyśmiał kolegów. Powiedział, że on też dokładnie miał do czynienia podczas swojej bar mitzwy z identycznymi zeznaniami swojego dziadka, ale że po prostu nie uwierzył w to i w ogóle nie zapamiętał tego zaklęcia. I co się potem okazało? Okazało się potem, że to jest stały element folkloru żydowskiego, głównie na Ukrainie, ale też na ziemiach polskich, że właśnie dziadkowie przekazują swoim wnukom tą właśnie historię. Dlatego no, nie możemy, prawda, powiedzieć, że oni wszyscy byli, oni mogli wierzyć, bo tak im to powiedziano, że oni byli bezpośrednimi potomkami Maharala, ale tak naprawdę przekazano im pewną legendę, która miała ich ukierunkować. Zarówno w ich studiowaniu pism religijnych żydowskich, jak i w ich dalszym życiu. I oni po prostu wierząc, wybierali taką, a nie inną karierę. A proszę Państwa, mówimy tutaj naprawdę o no, najważniejszych ojcach.
sztucznej inteligencji i cybernetyki, czyli o no Marwinie Mińskim, o Johnie von Neumannie czy o Norbercie Wienerze. I cóż, proszę Państwa, no, to by wskazywało na to, w jaki sposób właśnie pewne treści przekazywane młodzieży mogą ukierunkować losy całego narodu, a nawet losy całej cywilizacji. Bo oczywiście, proszę Państwa, nie ulega wątpliwości i najdobitniej o tym świadczy kariera takiej specjalnej jednostki 8200 w Izraelu, jednostki odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo. I to cyberbezpieczeństwo w tej chwili to jest podstawowa karta przetargowa i główny artykuł eksportowy Izraela. Możecie Państwo również skonsultować książkę. Ja ją tutaj pokazuję po francusku, ale ona została przetłumaczona na bardzo wiele języków. To jest książka o mesjanizmie żydowskim, czyli o tej najgłębszej duchowości żydowskiej, bo musimy pamiętać, że Żydzi nadal czekają na swojego mesjasza. Jest to mesjanizm aktywny, to znaczy, że oni wierząc, że mesjasz będzie niezwykłym człowiekiem, nie będzie miał żadnych atrybutów boskości, ale będzie wybitnym Żydem, który zapewni narodowi żydowskiemu panowanie nad światem i panowanie nad wszystkimi innymi narodami. Więc oni, wierząc w to, chcą jak najbardziej przyspieszyć nadejście tego Mesjasza i między innymi przyspieszyć go, tak jak nam to głosi Harari, poprzez no, odpowiednie ulepszenie rodzaju ludzkiego. Ale to, co Państwu polecam w tej książce, jest taki aneks na końcu, gdzie Dershowm Scholem opowiada o tym, jak w 1965 roku, kiedy powstawał jeden z pierwszych komputerów w Izraelu, Gershom Scholem zaproponował twórcy tego komputera. Ten twórca się nazywał, już Państwu mówię, ten twórca się nazywał Chaim Perewicz. Komputer powstawał z funduszy i w ramach Instytutu Weissmana. Gershom Scholem zaproponował, żeby komputer nazywał się Golem Allen. Chaim Perewicz się zgodził pod warunkiem, że Gershom Scholem przyjdzie na inaugurację komputera i wygłosi, prawda, przemówienie, w którym uzasadni, dlaczego prosił o nadanie komputerowi właśnie tej nazwy. I możecie Państwo znaleźć tutaj, oczywiście artykuł jest po angielsku, ale można go sobie normalnie wrzucić do translatora. Tutaj jest właśnie ten komputer z 1965 roku. Gershom Scholem podkreślał właśnie fakt, że w jego przekonaniu współcześni informatycy są po prostu współczesnymi kabalistami, którzy przy pomocy kodów komputerowych stwarzają określoną rzeczywistość. Prawda? My już, to było w 1965 roku.
My już wiemy, jak daleko to poszło do przodu i że to naprawdę może stwarzać rzeczywistość, oczywiście wirtualną, niematerialną. No ale jeżeli popatrzymy na drukarki 3D, to również, prawda, to już w tej chwili, to już w tej chwili no, przekracza nasze pojmowanie, ale jednocześnie w tym wystąpieniu Gershom Scholem przestrzegł i przestrzegł bardzo wyraźnie. Nawiązał do historii Golema z Pragi i powiedział, że wątpi, czy Golem z Pragi jako właśnie ten niemy i nie najmądrzejszy sługa mógł naprawić swoje błędy. I dodał, cytuję: Nowy golem, czyli ten golem komputerowy, wydaje się być w stanie pod pewnymi względami uczyć się i doskonalić. To sprawia, że współcześni kabaliści odnoszą większe sukcesy niż starożytni i mogę im pogratulować tego wyniku. I dodał: Przez cały czas narzekałem, że Instytut Weizmana nie zmobilizował funduszy na budowę Instytutu Eksperymentalnej Demonologii i Magii, który tak długo proponowałem, aby tam założyć. Woleli to, co nazywają matematyką stosowaną i jej złowrogie możliwości, od mojego bardziej bezpośredniego, magicznego podejścia. Nie wiedzieli, kiedy woleli Chaima Pekerisa ode mnie, na co się porywali. Poddaję się więc i mówię Golemowi i jego twórcy. Rozwijajcie się pokojowo i nie niszczcie świata. Szalom. Więc, proszę Państwa, no cóż, no sprawa jest oczywista. Mamy do czynienia z technologiami, których korzeniem, których podstawową wytyczną są zasady ezoteryczne, są zasady okultystyczne. I naprawdę musimy być tego świadomi, bo jeżeli pominiemy tą podstawową wiedzę historyczną, skąd się to wzięło i ku czemu to ma prowadzić, to po prostu nie będziemy w stanie rozbroić tej bomby. Nie będziemy w stanie w odpowiednim momencie bądź zetrzeć z czoła golema tej literki E po to, żeby się rozsypał, lub nie będziemy w stanie wyrwać porę karteczki z tym magicznym zaklęciem z ust. To tyle, proszę Państwa, na dzisiaj. Ja tylko chcę przypomnieć, że mam 5 kanałów na YouTubie, ale mam również 2 kanały na niezależnych platformach, to jest Rumble i Odyseja, i tam jest zbiorczy kanał pod nazwą Ewa Pawela. Tyle, proszę Państwa, na dzisiaj. Mam nadzieję wkrótce znowu porozmawiać z Państwem o sztucznej inteligencji, ale teraz już w sposób znacznie bardziej klasyczny. To znaczy, będziemy już komentowali to, co nam się o sztucznej inteligencji opowiada w tej chwili. I będziemy się zastanawiali, czy jest to li tylko strategia znowu szoku i trwogi.
po tym, jak mieliśmy się bać wirusa, jak mamy się bać wojny, głodu, kryzysu energetycznego. Być może przyszedł czas na straszenie nas sztuczną inteligencją, a później będzie straszenie kosmitami. Ale proszę Państwa, miejmy świadomość, że no tu jest się czego bać, po prostu dlatego, że źródło, z którego powstała współczesna religia techniki, jest mocno skażone i mocno wątpliwe. To tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.